Witajcie, ja jestem Rossi, a dzisiaj zagramy sobie w Overwatcha w wersji na konsolę PlayStation 4. Zapraszam! Dobra, mamy tutaj wybieranie postaci. Jak widzicie, jest ich bardzo dużo. Każda tutaj czymś innym jest specjalistą. W czymś innym się specjalizuje. A ja bym teraz na przykład sobie zagrał złomiarzem. Tą postać bardzo polubiłem postać złomiarza, żniwiarza. Wszystkie je wam później przedstawię, nie wiem czy w tym już odcinku. I powiem tylko tyle jeszcze, że ta gra strasznie mnie wciągnęła, strasznie mi się spodobała rozgrywka. Postacie. Niestety nie ma tutaj czegoś takiego jak ulepszanie postaci typu większe życie, albo zmiana broni, albo zmiana tych specjalnych umiejętności. No nie ma tego, ale mimo wszystko i tak bawię się świetnie. Bo nie wszystkimi postaciami jeszcze grałem, chociaż już tam w większości tak chociaż zobaczyłem na chwilę jak to się gra. No i na pewno najfajniej mi się gra żniwiarzem i złomiarzem, to jestem tego pewien w 100%. Jeszcze smugą też dosyć dobrze mi szło. Genji, czyli taki ninja, też fajnie nim się gra. I żołnierz 76. Jak najbardziej. No i Bastion. Bastion to jest typowy taki, typowa wieżyczka. On się ustawia w jednym miejscu i można wziąć wtedy wieżyczkę i atakujesz wrogów, no wiadomo. Dobra. Już bez jakiegoś zbędnego tutaj gadania, puszczenia o niczym. Zaczniemy. Fajne to jest, bo tanki mają właśnie tarczę, za którą tutaj ja mogę iść. Ja nie dostaję tutaj ciosów od wrogów, a oni moje jak najbardziej są przelatywane. Także no. Dobra. To jest mój unieruchomić, średnio poszło. Jak na razie to jest na tarczy, także dobrze jest. Okej. Nie udało mi się go zabić, nikogo mi się nie udało jeszcze. Nie, mam likwidację 95. Właśnie w tej grze jest coś takiego, tutaj nie ma asyst, tutaj jest likwidacja. Jeżeli nawet załóżmy zranię wroga i zadam mu tylko 25 obrażeń, a resztę tam zabije go mój kompan z drużyny, to wtedy i tak mi się liczy jako likwidacja i to jest jak dla mnie bardzo fajny sposób na to. Po prostu ta gra zdaje się od razu przyjemniejsza, no bo jeżeli masz asystę, to zawsze to się wkurza, tak, że nie asysta, a mogło być zabicie, a mam asystę. A tutaj jest likwidacja, czyli likwidacja równa się zabicie, no co o wiele fajniej wygląda. Lepiej brzmi. Także to mi się na pewno w tej grze podoba. Podoba mi się też to, jak ona wygląda. Ten sposób w ogóle, w jaki jest zrobiona, tak? Taki bajkowy, taka grafika fajna i to jest moim zdaniem super. Podoba mi się ogrom postaci. Sama rozgrywka jest też ekstra. O, no i mam likwidację, ekstra. No, jak mówię, sama rozgrywka jest też świetna. Mapy są też dosyć zróżnicowane, jeszcze na pewno nie grałem na wszystkich. Na tej już chyba grałem, chociaż pewności nie mam też. Jeżeli chodzi o tryby gier, to tak nie ma zbytnio takiego czegoś. Jest tutaj po prostu szybka gra, którą wybieramy. Nie, na tej mapie chyba nie grałem. Jest to szybka gra, którą wybieramy sobie. I automatycznie jest albo przyjęcie, że musimy coś obronić, albo eskorta, ładunku, jak teraz mam. To są naprawdę różne tryby, też nie wszystkie jeszcze widziałem. A to one są losowane automatycznie, to w zależności, na przykład jeżeli na początku nasza drużyna nie obroni celu, to potem nagle musimy eskortować ładunek, tak to wygląda. Tam jest, a nie, grałem jednak na tej mapie, okej, okay, tam jest wieżyczka ustawiona. To jest właśnie umiejętność specjalna, co teraz widzicie, taka piła tarczowa, ona jest zajebista. Jak widzicie, trzech wrogów rozpieprzyłem. Aj, smuga! Super, jakoś się udało. A, bo wbiłem sobie na życie, no to ekstra. Kurde! A to była wdowa. No wdowa to taki tutaj snajper, też nią grałem. I mamy zwycięstwo. Jeszcze co jest fajne w tej grze, że
Gry są strasznie szybkie. Czasami nawet gra, rozgrywka może trwać 5 minut, czasami trwa 10 minut, czasem 15, to jest różne. Właśnie teraz, jak też widzicie, na końcu jest prezentowany najlepszy gracz z gry, czyli najlepsza akcja. Jak najwięcej tam zabijesz wrogów, wtedy pokazujesz się. Tutaj jest jakieś głosowanie, to już tam mniej ważne, ale w każdym razie, o czym mówiłem, że rozgrywka jest bardzo dynamiczna i jest szybka, że możemy czasami wejść do gry, do nowej gry, nie że dołączamy, i rozgrywka będzie trwała 5 minut i już zwyciężymy, a czasami możemy grać 15 minut i dalej jeszcze nie ma wygranej, tak? Także to jest bardzo fajne. Teraz jeszcze sobie zagram następny mecz, zresztą ten trwał 3 minuty i 13 sekund, no to dosyć mało. A to jest właśnie fajne w Overwatchu, to mi się super podoba. Sega moim zdaniem odskocznia od takich gier typu Battlefield, Call of Duty, w których się można strasznie denerwować. Tutaj osobiście o wiele mniej się denerwuje, no jest taka dla mnie bardziej gra dla relaksu. Oczekiwanie na graczy, to jeszcze jeden gracz wybiera i teraz chyba będzie przejęcie punktu. O, najpierw będzie punkt A do zdobycia, potem będzie punkt B do zdobycia. Jeszcze też jest czasami, jest niestabilność serwerów. No właśnie jak teraz. Nie wiem, czy to się stało, czy to będzie dalej ta sama gra, czy to wywaliło mnie do innej. Często miałem też coś takiego, że wszedłem do gry, wszystko fajnie, pograłem 20 sekund, albo nawet na minutę i nagle jest dołączanie do innej sesji. Nie wiem czemu, nie wiem dlaczego, o co chodzi z serwerami, czy oni... 2 hours later. Okej, już jestem, wybaczcie mi, musiałem coś załatwić. Pozdrawiam. Witajcie. A, mamy tutaj też gesty. Jeżeli chodzi o ulepszenia postaci, to jak mówiłem, nie ma czegoś takiego, że zmiana broni, zmiana ulepszenia na przykład tych atrybutów lub umiejętności specjalne, jaką ma tą oponę. Tutaj możecie sobie podejrzeć, jak to wygląda, jest wszystko fajnie opisane. Każda postać ma to opisane. Ale za to można zmienić na przykład wygląd broni. To takie, to tutaj są tylko zmiany kosmetyczne tak naprawdę. Można zmienić wygląd broni lub można zmienić wygląd postaci. Albo gesty, albo witanie i to, albo na przykład jeżeli zwyciężymy, jak jesteśmy najlepszym graczem, to też tam inny ruch on po prostu robi i to tak naprawdę tyle, czyli po prostu zmiany kosmetyczne. Ale mimo wszystko strasznie mi się ta gra spodobała. Można powiedzieć, że tutaj jakby każdy jest równy, no bo nie ma czegoś takiego, że ktoś ma 65 level, to wiadomo, że będzie miał lepszy na przykład tam pancerz czy coś, cokolwiek. O, to jest... No jest dużo trudny. Także to jest fajne też, tak? Bo każdy jest tutaj równy. O, nie wiedziałem, że to wszystko było. I liczą się tak serio tylko umiejętności. Ja mam tutaj 13 rangę, w sumie ona... Co tam daje, to też zbytnio nie wiem. Ktoś ma tutaj 32 rangę i... To tak tylko chyba... Żeby wiadomo, ile ktoś namił. W danej grze i tyle. Ale nie mam pewności, no może coś tam te rangi jeszcze wprowadzają. Zbyt długo nie gram jeszcze w tą grę, dużo rzeczy jeszcze nie poznałem. Potwierdza. To się okaże z czasem na pewno. O! No właśnie. To był chyba złomiarz. Nie wiem w sumie kto to. Pięknie, likwidacja. No ja zdobyłem 41, bo inny wróg też chyba atakował tam, nie? O, teraz zdobyłem 100. Bo tylko ja ją tutaj zacząłem atakować. I to jest właśnie takie zależne, bo jeżeli... ja tam, załóżmy... Wróg będzie strzelał do przeciwnika... Wróg! Mój z drużyny będzie strzelał do przeciwnika i ja do niego się dołączę i też go tam zabiję, no to będę miał tą likwidację 26, a on, załóżmy, tam będzie miał 48, a ktoś inny jeszcze będzie miał 15 i tak dalej. Z matmy nie jestem zbyt dobry, także nie liczę tego, nie sprawdzajcie mi, czy zgadza się, żeby było 100. Wątpię, żeby się zgadzało, ale w każdym razie likwidacja maksymalna, no to można 100 zdobyć likwidacji. O, i mam oponę. Najlepsza rzecz. Szkoda tylko, że tak zmarnowałem, tylko z drugiej strony
to jest też tak, że jeżeli na przykład wróg by mnie zabił, jak tą oponę bym tam włączył i ona by sobie leciała, no to ona od razu znika, także też nie chciałem, żeby on mnie tutaj zabił, bo było takie ryzyko. O, smuga tam sobie biegała. Okej, trzeba się trochę wycofać, bo już tutaj naciskałem. Dobrze, że w drużynie jest ktoś, kto tutaj leczy. O, no ładnie, no ładnie. Dobrze jej poszło. Jaki tracimy cel? Nie ma opcji. Jeszcze przez minutę 40 dokładnie musimy chronić tego celu. Także nie możemy go tracić. O! O nie! Dernę! O! Szkoda, że tylko mnie tym zabiłam. Ja się też oddaliłem. Nie no, dwóch... Nie, mnie zabiła chyba tylko. No ja widziałem już. Jeszcze nie czas wygasić ląty! A, jeszcze można zmienić teksty. Bardzo fajne tutaj są teksty. Nawet w polskim dubbingu super one brzmią. I można je też zmienić w danej postaci. Też nie wszystkie jeszcze tam słyszałem, ale naprawdę jak niektóre to są udane. Także dobrze im poszło. No i teraz w którą stronę, co? Żeby tego nie zmarnować, tej piły. No i spierdoliłem, kurde. Walona smuga, ona może się teleportować. To co jest u niej fajne, że ona, jak się, ona ma takie szybkie strzały, to raz, a dwa co jest fajne, że jeżeli ona się teleportuje, to może też się cofnąć w czasie i może odzyskać życie. Gdzie oczywiście, jeżeli załóżmy je zaczęła atakować, zeszło mi życia do 10, ona się cofnie w czasie i ona nagle będzie miała znowu 100, to ja będę miał te 10, ona mnie szybko zabije i już. Nie? Także to też... O właśnie, no teraz widzieliście, tak? Była, nagle jej nie ma. Nie. Coś ci nie wyszło. Dobra, 10 sekund jest do końca, także myślę, że już wygramy to. Super, jest likwidacja. I pięknie, wygrana. A jeszcze najlepszy... Najlepsze zagranie meczu to nie ma różnicy, czy to jest nasza drużyna, czy przeciwna. Najlepsze zagranie. Po prostu kto najlepiej tutaj zagra, ten jest na ostatniej kamerce. Bohaterowie żyją wiecznie. No i dobra, jest koniec tego meczu. Czas trwania meczu 5 minut. No sami widzicie, zbyt długo to nie trwa. No to jest też różnie. To jest uzależnione od tego, jak rozgrywka przebiega. Choć w sumie nie mam pojęcia, ale to różnie to jest tym czasem właśnie. Tutaj mamy wszystkie statystyki, jakie zdobyliśmy. Zdobywamy też medale generalnie. Nie wiem, akurat teraz nie wyszło mi nic. Za likwidację na przykład możemy na brąz zdobyć albo na srebro. Na drogę 66. A teraz będzie droga 66. Tak się mapka zrobi. Dobra, to teraz sobie zagram może żniwiarzem. Też fajna postać to jest dosyć. Dobra. Śmierć kroczy wśród was. No, tak się prezentuje jego broń. Razem pokonamy wszystkie przeszkody. Na bliskość jest ona świetna. Bardzo szybko można zabić wroga. Jeżeli też odpowiednio będziesz tutaj uniki robiło i odstrzeliwało. Tutaj dołączył do mnie ten przeklęty niewdzięcznik. No, takie są emotki, na przykład witaj.
Witajcie. I to można sobie chyba też zmienić, te gesty wszystkie. Można tam kupić za skrzynki, bo tutaj dostajemy łupy w postaci skrzynek. Z tych skrzynek wypadają właśnie nowe skórki. Nie, skórki akurat chyba kupujemy. Nie wiem, czy skórki wypadają. Skórki też wypadają. Dobra, jeszcze nie do końca mówię, ogarniam tą grę. Skórki wypadają też ze skrzynek. Wypadają, można też kupić te skórki za kasę, którą też tutaj zdobywamy, za chyba mecz lub też ze skrzynek. O! Mhm, dobra. Dingo. Nie lubię dingo. 47 likwidacja. Szybko HP. Znowu tam dingo i za mną bluźniwiasz. Zniwasz to strasznie, dobra postać, jeżeli chodzi właśnie o bliskość, jest super. A kto umarł? Nie daje bardzo duże obrażenia. No i się wrypałem, a nie jest przejście, dobra. Już myślałem, że tutaj nic nie będzie. Jeżeli chodzi o umiejętność specjalną żniwiarza, ona nazywa się zadajesz... Aha, wirująca śmierć, tak, zadajesz obrażenia wszystkim pobliskim wrogom. On po prostu bierze dwa gnaty, obraca się 360, drze się gin. Najlepsze jest, jak on sam zginie, no i tak to u niego wygląda, nie? Teraz na przykład właśnie użyłem jego umiejętność, że ja jestem nieśmiertelny przez tę chwilę. Tylko nie mogę też nic zrobić wtedy, to też jest taki minus tego, że nic wróg mi nie może zrobić, ale jej, ja wroga też nie mogę zaatakować. Dobra, no teraz może wezmę sam tego dingo sobie. Sprawiedliwość nie wymierzy. No to całkiem fajną postacią jest, znaczy szybko mi wrogowie nią zabijają, ale ja nią jakoś aż tak dobrze nie umiem grać. Bierzmy się. Tak. No. No i nie zdążyłem. No i jest znowu zabójca, znowu śmierć. Słabiutko. W życiu zawsze coś się musi dziać. Nie może być spokojnie. Stać! Nie ruszać się! Dobra, co miał za umiejętności specjalne tutaj? O, super! W końcu, wow! To jest dobre! Zamrożenie pobliskich wrogów. Nie wiem, która postać to ma, ale to było zajebiste, tak szczerze, nie? Dobra, fajnie, że ktoś mnie wskrzesił. Jakoś to teraz poleciało z killami. Która postać by to miała? To musi być mniej specjalna, a zapewne to będzie... Zapewne to będzie ona! Aż muszę zobaczyć. Wypuszczasz drona sterującego pod którym zamrożałem wroga na... No tak, tak, to właśnie ona, także... Ciekawe, czy nie mamy tak wyjdzie. Bohaterowie żyją wiecznie. No bo to było naprawdę zajebiste. Niech jedna postać tak zamrozi, drugi weźmie żniwiarza i tak wszystkich obok, no to kurde, po prostu magia, nie? Dobra, no 25 jest, to może zaczekam sobie, aż będę miał tą umiejętność specjalną. Bo z chęcią właśnie się przekonam, jak to w praktyce wygląda. Ja nią zbytnio grać nie umiem, też tam kilka tylko ją grałem. Może mam 20 minut, gdzie tam, z 5 minut może mam gry nią, tą postacią, ale nie za bardzo mi jakoś podpadła. Przypadła do gustu. O, no i co, no i co. Zamrożenie! Ściana lodu na życzenie. O, zajebie mnie. Ha! Gin, tak. O, fajnie! Dobra. Ło, ilu ich tu jest? Ani kroku dalej.
No wam powiem, teraz to jakoś dobrze mi zaczęło iść tą postacią nagle. Kij wie czemu, ale dobrze jest. O, tak nie na długo ich zatrzyma. Seria Zabójstw 6, no i to mi się podoba, teraz to jakoś fajnie wygląda, ale dobra. To tą postać sobie ogarnąłem, faktycznie ma fajną tą umiejętność. Może teraz nie, teraz wam pokażę żołnierza 76, też całkiem fajny, fajna postać. Jedna z niewielu, która może biegać, bo nie każdą postacią można właśnie tutaj speedować, jak widzieliście, to każdą tak chodziłem. Widzę was. Okej. Gdzie tutaj oni są? Jeden był na górze, ciekawe czy jeszcze tutaj będzie. No nie ma go. O! Kurwa, zjebałem najlepszym ciosem. O, mam umiejętność uleczania siebie i kompanów. Ten wróg też nim właśnie był. Też jest bardzo fajne. Ma taką, też można powiedzieć, znaczy, salwy rakiet ma taką. Czy tam pociski Helixa, jak to tak fajnie się tutaj nazywa bardziej. Ładnie. O, to jest wróg. Dobra, nie ogarnąłem, że to wróg. Źliwe wziął sobie tutaj ciosy. Dobra, jest likwidacja. Leczy się. Chodźcie po pierwszą pomoc. Seria Zabójstw 5, tak jest. Takie rzeczy lubię. On tutaj też mało postaci może celować, może przybliżać, znaczy celować, przybliżać. Większość, nie wiem w sumie. Nie no, trupia wdowa może, tak? Ona ma celownik, bo to snajper, ale większość postaci tutaj to po prostu. No, nie fajnie. Po prostu z góry bierze. Ma ten celownik mechaniczny i tyle. I nie można tak przycelować sobie, żeby bliżej być, tylko. Tak normalnie. Coś się zacina, nie wiem czemu. Wojna toczy się dalej. Ładunek osiągnął punkt kontroli. Okej. No jak widzicie, ta gra jest o wiele dłuższa niż dwie poprzednie już były, czy trzy nawet. Widzę was. I on ma teraz fajną umiejętność, że automatycznie celuje na wroga. To jest zajebiste, szkoda też, że to zjebałem trochę, ale generalnie umiejętność sama w sobie jest zajebista. Widzę was. Gdyby mnie nie ogłuszył, to może jeszcze bym jednego zabił, albo więcej nawet. Starego psa można nauczyć nowych sztuczek. O! Dingo! Chodź tu! Super! Likwidacja 15. Dingo kolejny! Zajebiście! 94 likwidacji! Skrzeszenie, tak? Pewien jesteś? O! No niestety już mnie zabił. Likwidujesz. Dobra, szybko speedem. 4 sekundy już zostały. O! Mam was! Ale są zajebiście ustawieni. No teraz tylko umiejętność specjalną, jakąkolwiek, nie? Choćby tą piłę tarczową, tą kulę, tą, co z żniwem, złomiarz ma, to by było dopiero rozwalenie, nie? By była po prostu petarda i masakra i znowu skieprzyłem tą umiejętność. Szybko chciałem ich zabić. A jednak stary. Dobra. 3, 2, 1. Dogrywka! Okej, Dingo jest zlikwidowany. O, tam jest działko. Działko jest strasznie uporczywe. Już załatany. Przegrano. No niestety. Ale mecz sam w sobie był całkiem udany. Najlepsze zagranie meczu.
niejako wieprz. Kurczę. Dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o Overwatcha. Pierwszy materiał jest już tak nagrany. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeśli spodobał wam się Overwatch, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Ja muszę trochę poćwiczyć nad tym swoim gadaniem, bo naprawdę często się zacinam i nie wiem, o czym mówić. Ale mam nadzieję, że z czasem dojdę do tej wprawy, że fajnie się będzie mnie w końcu słuchało. Wielkie dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Siemanko!